Cześć, witam wszystkich cieplutko, mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Dzisiaj zapraszam Was na film, w którym pokażę Wam kilka akcesorii, które kupiliśmy do domu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni, może miesięcy. I jak dobrze wiecie, przeprowadziliśmy się już prawie pół roku temu, ale cały czas się urządzamy i pewnie ten proces będzie trwał minimum przez następne kilka lat, ale tak to zazwyczaj jest. Jak się domyślacie, mamy pewne ograniczenia i po prostu powolutku na pewno kiedyś dojdziemy do naszego celu. Kilka razy przyłapałam się też na tym, że o wiele większą przyjemność ostatnimi czasy sprawia mi przeszukiwanie półek w dziale właśnie domowym niż w tym kosmetycznym. Ale nie bójcie się, haul kosmetyczny też niedługo będzie, obiecuję Wam. Obiecuję Wam, już nie pojawi się w przyszłym tygodniu. I miejscami, do których najbardziej lubię chodzić, to jest TK Maxx. Byliśmy też w Ikei, ale niestety nie wiem, co się dzieje, ale nasze mieszkanie jest zupełnie nieprzystosowane do rzeczy z Ikei. I na przykład jakiś czas temu kupiłam taką wkładkę do szafki, żebym mogła tam użyć sztućce. I myślałam, że to jest taki, wiecie, standardowy rozmiar, ale niestety się pomyliłam. Nie pasuje, musiałam ją przecinać i później niezbyt to dobrze wyglądało. Dlatego w Ikei musimy uważać, ale kupiliśmy szafę dla naszego syna, także kilka innych takich plastikowych pudełek, w których trzymamy jego zabawki i jeszcze kilka innych drobiazgów. Kupiłam sobie też kwiatek, ale ja jestem bardzo złą kwiatkową mamą i słuchajcie, za każdym razem umierają, nie wiem, co się dzieje, chociaż ten jeszcze się trzyma, nowe listki rosną, może po prostu mi przekwit, nie wiem, kiedyś pisałam o tym na blogu. Kupiłam tego samego dnia jeszcze kwiatki dla moich znajomych, które się wyprowadziły i odwiedziłam je 2 tygodnie temu i u nich pięknie kwitną, a u mnie po prostu nic. Dlatego się posiłkuję tymi sztucznymi, ciętymi. Ale kupiliśmy jedną rzecz, która pasuje nam do łazienki tymczasowo. Nie mamy w niej w tym momencie półek i wszędzie jest wyważona glazura i ja się boję w tym wiercić. Nie jestem specjalistą, żeby zamontować jakiekolwiek półki, dlatego zdecydowaliśmy się na taką, której nie potrzeba ani gwoździa, ani nic innego. I ja mam tutaj takie dwie przystawki, które są bardzo mocne i utrzymują naprawdę duży ciężar. To jest akurat półka, w której trzymam zabawki mojego syna, tutaj jest mu żel do mycia ciała. Takie coś. Wiem, że to nie jest może najpiękniejsza rzecz na świecie, ale w tym momencie nam się sprawdza i pewnie później wymienimy, ale na razie działa całkiem nieźle. Dlatego jeżeli macie taki problem w łazience jak my, to możecie ją sobie zamontować właśnie na ścianie. I to tyle, jeżeli chodzi o Ikei. Teraz przyszła kolejna TK Maxx i powód, dla którego się tam wybraliśmy, to moje, słuchajcie, połamane lustro, które nie wiem, jakim cudem to się stało. Domyślam się, że mój syn maczał w tym swoje ręce. I wiem o tym, że wiele z Was napisało mi, że można kupić je teraz w promocyjnej cenie w bucie, ale ponieważ ja nie korzystałam zupełnie z tego światła w tym lustrze. Podobało mi się samo lustro, bo było takie, wiecie, no dość intensywne. Ale ja postanowiłam, że nie chcę już kupować takiego samego, bo nie potrzebuję tego kabla zupełnie. I zdecydowałam się na lustro właśnie w TK Maxxie, które wygląda w ten sposób. Też nie chcę kupować dużych szczegółów, bo cały czas jesteśmy w trakcie meblowania, także... Ale lustro potrzebuje do codziennej pielęgnacji, także musiałam się tam zdecydować. Bardzo mi się podoba w nim to, że on tutaj ma takie dwie kulki kryształowe. Jest też dość ciężkie, solidnie zrobione. I z jednej strony jest normalne, a z drugiej strony mamy trzykrotne powiększenie. I ono kosztowało 12,99. I tak wygląda, bardzo mi się podoba. Kupiliśmy też chodniczki do łazienki i tutaj specjalnie nawet jeszcze zachowałam cenę. W ogóle nie mogłam uwierzyć, bo chodniczki z Ralpha Laurena. Ten kosztował 7,99, a mam jeszcze większy, który kosztował 12,99 i ja wcześniej już miałam, i powiem, że one są naprawdę wykonane ze świetnej jakości materiału i ja wcześniej myślałam o tym, żeby kupić, widziałam takie też przyjemne w Primarku, ale tam cena ich wcale nie jest taka mała, ostatnio ceny w Primarku zupełnie zaskakują, bo nie są już tak pozytywne, jak było kiedyś. To jest 100% bawełny, wiem, że będę mogła bez problemu do pralki wrzucić i ubrać, dlatego zdecydowaliśmy się na nie i kupiliśmy jeszcze poduszki, też specjalnie jeszcze nie odrywałam ceny, bo później bym zapomniała, jak kosztowały. Były przecenione z 40 funtów na 13. Wiem też, że były inne kolory, tutaj w środku mają też wkład z piór kaczych, co jest przyjemne. Podoba mi się bardzo kolor, a także ta tutaj struktura tych wypustek. Na początku nie wiedziałam, czy zdecydować na nie, bo nie mam pojęcia, jak one się będą sprawdzały z moim synem, bo on już wiem, okazał zainteresowanie. Ciągę tutaj je, ale na razie wyglądają całkiem nieźle i pasują nam właśnie do naszej kanapy. I chce mi się jeszcze taką poduszkę z takim włosiem, z takim motywem leśnym, marzy mi się. Nie wiem, gdzie taką zdobyć. Jak wiecie, to dajcie mi koniecznie znać. I to tyle. Kupiliśmy dwie takie podusie. I jeszcze
Kiedyś wam pisałam o tym na blogu rok temu, że marzy mi się taki gruby koc, który mogłabym też na łóżko zarzucić. Takiego jeszcze nie znalazłam, a te z Lori Ashley są, które mi się podobają, nie są naturalne, to są też sztuczne materiały, także nie wiem, czy one się będą zupełnie sprawdzały w tej kwestii grzania, oprócz tego, że będzie dobrze wyglądać. I właśnie też w TK Maxie znalazłam piękny, gigantyczny koc z bardzo przyjemnego materiału, z też pięknym wzorem warkoczowym. I on zrobiony w Portugalii, słuchajcie, z bardzo dobrej też jakości bawełny i kosztował, nie pamiętam, ale też jakoś chyba 17 funtów, także naprawdę bardzo mało i jest naprawdę świetny, ma piękny kolor, który właśnie wpasowuje się teraz idealnie w wystrój naszego mieszkania, ale słońce wyszło, jestem oświetlona. Tak, obserwuję wokół, czy pokazałam wam wszystko, co chciałam i zapomniałam wspomnieć jeszcze wam o świeczce. Dawno nie kupowałam sobie świec i w sumie też nie będę robiła tego przez najbliższy czas, bo złożyłam zamówienie Pauliny XBW i przyjedzie do mnie niedługo kilka świec z Bath & Body Works, dlatego na razie nie potrzebuję po prostu innych. Ale ta skusiła mnie bardzo oryginalnym zapachem. Jest to Yankee Candle. Ona się nazywa... to jest seria Pure Radiance After Dunk i pachnie takim mężczyzną, jakąś wodą koleńską, bardzo przyjemnie. I ostatnio właśnie byłem na znajomym i ta świeca się paliła i tak wszyscy byli zaciekawieni tym zapachem. Świeca oryginalnie kosztowała podobno 19 funtów, później była przycena na 8, a ja kupiłam ją za 6. I bardzo długo się pali, ona matuje troszeczkę inny ten knot w środku. I też fajnie wygląda, bo jest czarna troszeczkę inna, ale tak jak powiedziałam wcześniej, na razie już nie mogę doczekać, kiedy przerodzą te świece Bath & Body Works, bo jeszcze nigdy ich nie miałam i jestem bardzo ciekawa, jak w ogóle będą się tam sprawdzać. I to tyle, jeżeli chodzi o zakupy z TK Maxa, będzie też niedużo, a jakbym pokazała wam rzeczy mojego syna, to by ten film trwał tutaj tygodnie, bo za każdym razem, jak idziemy do tych sklepów teraz, to znajduję coś jemu. Idę na dział z zabawkami albo z książkami, tam wydaję wszystkie swoje pieniądze. Ale chcę wam pokazać jeszcze kilka prezentów, które dostaliśmy od rodziny, jak się wprowadzaliśmy. I też nie miałam wcześniej wam okazji pokazać takie podstawki na książki, które dostałam od siostry z Polski, gdzie jest napisane Cookie. Nie wiem, czy o nie wiem, kiedyś mówiłam, ale tutaj nadal się okazja. Tutaj jest nawet cena, siostra zapomniała jej wziąć, 25 zł, ale nie wiem, z jakiego to jest sklepu. Zapytam ją, może ona wam powie. I bardzo mi się teraz przydaje, szczególnie jak gotuję rzeczy dla mojego syna i korzystam z książki kucharskiej. I moja teściowa uwielbia serca, tak jak ja, i bardzo często nas obdarowuje rzeczami właśnie, akcesoriami z tym detalem. I podarowała nam taki wieniec z ptaszkami, z serduszkami i on wisi na półce, chyba mieliście okazję go zobaczyć w jednym z moich filmów. Love. Tak wygląda. I dostaliśmy też od niej zestaw dwóch stolic do krojenia. One są ze sklepu Waitrose. Ja ich nie używam do krojenia, bo one są zbyt piękne. Na razie stoją jako taka dekoracja w kuchni. Też mi się bardzo podobają. To też jest, można powiedzieć, już taka fajna inspiracja, pomysł na prezent albo dla kogoś, kto lubi że serca, albo ktoś, kto jest miłośnikiem kuchni. Bo pomyślcie sobie, jak fajnie by na przykład wyglądało pokrojony ser jako przystawka i postawiony na stole na takiej tacy, na takiej desce do klejenia w kształcie serca. Mi się bardzo ten pomysł podoba. Jeszcze tutaj mam, ja zaraz wam pokażę, wazon też od mamy Gawa, w którym stoją moje kwiaty. I jak widzicie, mają trzy serduszka i każde z tych serc symbolizuje nasze serce, czyli ja, Gawin i nasz syn. Taki prezent jeszcze od mojej teściowej. Mój syn patrzy na mnie z byka, bo pozwoliłam sobie zostawić go na te 10 minut, żeby nagrać ten film, ale już do niego wracam. Bardzo serdecznie was pozdrawiam i trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moim kolejnym filmie.